wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale byliśmy pełni optymizmu i wiary w siebie nawzajem. I na tym wzajemnym zaufaniu budowaliśmy nadzieję, że wygramy, że potrafimy przeprowadzić nasze cele, potrafimy obronić nasze interesy i potrafimy doprowadzić do tego, że Polska stanie wśród krajów świata, tych najbardziej rozwiniętych, o najbardziej sprawiedliwym ustroju, o najbardziej sprawiedliwym państwie i państwie bogatym bogactwem obywateli. Solidarność. 21 postulatów, które w sierpniu 1980 roku zawisły na bramie Stoczni Gdańskiej, to głos zmęczonych i zdeterminowanych robotników. Obywateli domagających się respektowania swoich praw. Prawa do normalnego życia w normalnym kraju. Prawa do pracy i godnej zapłaty. Prawa do chodzenia z podniesionym czołem bez lęku o przyszłość swoich dzieci. Postulaty gdańskie to dzisiaj ikona rewolucji. Ikona, która tak jak wiele innych symboli trafiła do katalogu szybko zmienianych obrazków. Slajdów wywoływanych na mgnienie oka, by za chwilę przywołać kolejne, utrwalone skojarzenia, powtarzane tysiące razy. Gdańsk, strajk, Wałęsa, wolność. Najważniejsze wtedy słowo, solidarność, wyblakło i poszarzało. Kiedyś dumnie podniesiony sztandar zamienił się w zapomniany kawałek płótna. Jak to się stało? Kto do tego dopuścił? Co stało się z 10 milionami ludzi, którzy tworzyli Solidarność? Gdańsk 80. Czego domagali się moi rodzice? Co było dla nich takie ważne, że nie wahali się wyjść na barykady, a dziś wstydzą się o tym mówić? Żeby ich zrozumieć, sięgam po 21 postulatów. Po 25 latach, proszę Państwa, znaleźliśmy się w bagnie. Uważam, że ta 25. rocznica, jak każda rocznica, skłania do analiz i podsumowań minionego okresu. Proszę Państwa, musimy się zastanowić, że jeżeli traciliśmy nie tam, gdzie chcieliśmy, tylko tam, gdzie na pewno nie chcieliśmy tracić, to znaczy po drodze w tym czasie zmyliliśmy trochę. Musimy przeanalizować, który to był moment, jak również przeanalizować, dlaczego zgodziliśmy się iść mylną drogą. I proszę Państwa, w tej sytuacji jesteśmy. Zamrnęliśmy w bagno, próbujemy z niego wyjść chaotycznie. Raz w tą, raz w tamtą. Tu jakiś wódz, tam jakiś wódz, tam jakiś ugrupowanie, tu jakiś drogowskaz przewrócony, obrócony nie wiadomo skąd leży, to może tędy. 16 lat trenujemy to chaotyczne poruszanie się po terenie i to się, i to wybierzemy kierunek, to okazuje się fatalne. A więc proszę Państwa, z tego powodu w założeniu Komitetu Organizacyjnego nie będziemy tu powoływać nowej partii, nie będziemy wybierać na ośle jakiejś ścieżki, która wydaje się w tej chwili łatwiejsza, a nie wiadomo gdzie prowadzi. Cofnijmy się, przypomnijmy sobie, jacy byliśmy i czym byliśmy 25 lat temu, kiedy na pewno byliśmy na drodze słusznej. Proszę Państwa, dlaczego jeszcze robimy obchody niezależne? Opowiem dwie historie. Otóż na spotkaniu z młodzieżą, gdy opowiadaliśmy o roku 80, o strajku, o Solidarności, zerwał się w pewnym momencie chłopak i powiedział, ale to jest świetne to, co robiliście, tylko powiedzcie, dlaczego robiliście to pod takim parszywym sztandarem. Proszę Państwa, młodzi ludzie, którym od przedszkola wbijają, że Solidarność była jedna,
uważają, że solidarność to jest standard warszawski. Druga historia, gdy mój siostrzeniec zapisywał się do liceum, siostra powiedziała, nie wiem czy ksiądz wie, ale wujek Andrzejka jest znanym działaczem Solidarności. Ach, to żeście się obłowili, powiedział ksiądz. Proszę Państwa, taka jest opinia tych, którzy patrzą trzeźwo, a nie widzą wyraźnie, że były dwie solidarności. Słyszymy opinię, że obecnie młodzieży na niczym nie zależy, ta młodzież tylko chce wyjechać z kraju, chce szmalu, wszystko, wszystkie ideały, wszystkie idee ma w głębokiej pogardzie. Proszę Państwa, nie zebralibyśmy się tutaj, nie byłoby tego spotkania, gdyby ciężar organizacji tego i przygotowania nie wzięli na siebie ludzie, którzy w 80 roku mieli ponad kilka lub jeszcze ich nie było. Ja tu chciałem podziękować Stowarzyszeniu i Redakcji Pisma Obywatel oraz gdańskim kolegom z tak zwanego społeczeństwa alternatywnego, którzy wzięli na siebie ciężar druku, zrobienia ulotek i całego ogromnej pracy, której nie widać, wzięli na siebie. Proszę Państwa, ci ludzie nie pamiętają Solidarności. Ci ludzie nie przeżyli tego wspaniałego okresu, który nam dane było przeżyć. Nie są z tym związani emocjonalnie, ale patrząc przytomnie na to, co się dzieje, doszli do wniosku, że tutaj w historii nastąpiło ogromne fałszerstwo i że to fałszerstwo doprowadziło do tego, że w tej chwili ponad 57% Polaków żyje poniżej minimum socjalnego, a blisko 15% poniżej minimum egzystencji, że 40% dzieci jest niedożywionych. I sytuacja się pogarsza i naprawdę musimy znaleźć wyjście z tej drogi, musimy się cofnąć, przynajmniej w pamięci, poszukać tych momentów, ażeby znaleźć tą właściwą drogę. Solidarność była rzeczywiście ruchem, który wyrósł z bardzo wielu tradycji historycznych, doświadczeń, z wielu, można powiedzieć, też pobudek ideowych. Przed strajkami w roku 80 w Gdańsku działały dwie organizacje opozycyjne. Ruch Młodej Polski i Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Co to był Ruch Młodej Polski? Ruch Młodej Polski to była młoda inteligencja. Część z uczestników RMP wywodziła się ze środowisk duszpasterstwa akademickiego. RMP-owcy odwoływali się do tradycji endeckich, do Romana Dmowskiego i jako cel swojej organizacji stawiali przygotowanie kadr dla przyszłej niepodległej Polski. No na szczęście nasi młodzi koledzy z opozycji, tej właśnie mówię drugiej, no nie wytrwali w formule tylko takiego jakiegoś kółka samokształceniowego i organizowali demonstracje patriotyczne na 3 maja, 11 listopada i tu jak gdyby nasze drogi się spotykały. Bo w PRL-u organizowanie demonstracji ulicznej, manifestacji, to chyba była jedna z najostrzejszych form walki. Natomiast wolne związki zawodowe miały formułę o wiele bardziej otwartą. Nie było ograniczenia, prawda, ani wieku, ani zawodu, ani klasy społecznej.
U nas była, jedynym ograniczeniem był status pracownika najemnego, no ale w PRL-u to nie było żadne ograniczenie, bo właściwie wszyscy pracowali na etatach z wyjątkiem bardzo wąskiego marginesu wolnych zawodów i ewentualnie ludzi pracujących na własny rachunek, czyli sprzedających po jednej pietruszce gdzieś na rogu. W naturalny sposób spotykała się tam inteligencja i robotnicy i współpracowała na zasadach absolutnie równoprawnych. Myśmy nie ulegali żadnej marksistowskiej utopii, że duch dziejów umieścił jakąś mądrość szczególną, dziejową w klasie robotniczej. Ale też nie ulegaliśmy złudzeniu, że razem z dyplomem wyższej uczelni człowiek otrzymuje patent na co? Na odwagę, na patriotyzm, na mądrość polityczną. Wcale tak z naszych doświadczeń nie wynikało i wiecie Państwo dokładnie, że tak nie jest. Z kolei WZZ-y jawnie odwoływały się, można powiedzieć, do początku rewolucyjnej działalności Józefa Piłsudskiego z czasów Polskiej Partii Socjalistycznej. Nie byliśmy na tyle bezczelni, żeby nazwę naszego pisma Robotnik użyć do niej tej winiety Piłsudskiego pisma, ale w jakimś sensie kontynuowaliśmy tą rewolucyjną tradycję wyzwoleńczą, narodową, co jest pewnym tutaj zadziwiającym fenomenem. Bo jeśli myśmy do tych, powiedzmy, haseł, pod którymi Armia Czerwona tutaj wprowadzała władzę komunistów, czyli równości, demokracji, sprawiedliwości społecznej, dołączyli słowo wolność, to po prostu była to jakaś nowa wartość, o którą warto walczyć. To jest słowo, które ma jakiś smak insurekcji, bo popatrzcie Państwo, no wolne związki zawodowe, wolna prasa, wolne wybory, wolna Polska. Z tego oto słowo wolność, najbardziej twarde toczyły się negocjacje w strajku sierpniowym. Cóż się zatem tutaj stało? Wolność, która była jakby fundamentem pierwszej Rzeczpospolitej, była to wolność szlachecka, no ale trudno, żeby wtedy było inaczej, i która przetrwała zabory, dwa totalitaryzmy, która się odnawiała w powstaniach, w rewolucjach, ona odrodziła się w masowym ruchu pracowniczym. Natomiast myśmy w sumie podjęli walkę z tym systemem, bo jednak walka z wyzyskiem, walka o prawa pracownicze, to była po prostu normalna walka. Wiadomo było, że albo wygramy, albo przegramy, no jest trzecia możliwość, skapitulujemy. No myśmy przegrali. Ja Bogu dziękuję, żeśmy nie skapitulowali. Natomiast myśl endecka zakłada jakiś taki przetrwalnik, prawda? Nie podejmując walki, zakładamy, że musimy przetrwać. I tą myśl reprezentowała inteligencja. Skąd się wzięło skąd się wzięła ta zamiana? Ja myślę, że to jest bardzo ciekawy temat dla badań historyków. Bo tu można różnych wytłumaczeń szukać. I jeśli ja widzę to w ten sposób, że ta walka o niepodległość, o wyzwolenie, nazwijmy, o wolność i chleb, nazywajmy to jak chcemy, ale prawda, ta pierwsza solidarność, to był ten nurt romantyczny, rewolucyjny, powstańczy. Myśl endecka, był to ten dogadajmy się z komuną. Ja powiem Państwu, jakie ja miałam wrażenie, jak tutaj były pierwsze częściowo wolne wybory. Ja sobie myślę tak, przecież mamy wybrać posłów, którzy siądą w parlamencie z komunistami. Co mi to przypomniało? Posłowanie Romana Dmowskiego do Dumy Carskiej. I ja może na tym skończę. W 68, 70 przegrywaliśmy i czegoś my się nauczyli. Czyli to, że wolne związki zawodowe wtedy już w Gdańsku były, wyciągnęły wnioski z poprzednich
za bardzo udanych zrywów. I tym razem po prostu robotnicy zostali w zakładach. Nie dali się wyprowadzić na ulicę. I to była chyba po prostu jedna z przyczyn, że ten strajk trwał tak długo, żeby społeczeństwo mogło poczuć się w swoim kraju swobodnie, że mogło próbować decydować o losach swego kraju, musi mieć jakieś dane. Dla nas wszystkich było to zobaczenie, że jest granica my, czyli społeczeństwo, naród i oni, czyli ci, którzy usiłują PRL-em zarządzać. Pierwsze takie przeliczenie było z okazji wizyty Ojca Świętego, gdzie zobaczyliśmy, że nas jest dużo, że koło nas stoją ludzie, którzy myślą tak samo, którzy nie należą do grupy tamtych, tylko stanowią olbrzymią grupę tę my, prawda? My, społeczeństwo. Jak powstała Solidarność, to proszę zobaczyć, że w ciągu kilku dni sama organizacja społeczeństwa była tak wielka, że związek urósł w miliony. Przecież było prawie 10 milionów członków. I ci wszyscy ludzie byli po stronie my naród, my społeczeństwo. My, którzy musimy w swoim kraju poczuć, że jest to nasz kraj, że nie jest to jakiś PRL, tylko że my jesteśmy gospodarzami naszego kraju, że do nas należy w tej chwili zmiana. Nie, mi nie chodzi, ale czyli, chodzi o to, że mamy być może bardzo krótki czas, w którym, jeśli my będziemy aktywni, to jesteśmy w stanie wyrwać tę wolność na tyle, żeby zacząć budować społeczeństwo, w którym każdy czuje się obywatelem. Myśmy do Huty Katowice dotarli dzięki informacji z Wrocławia, gdzie trafiliśmy na informację, że na Hucie Katowice jest szpital. No to jak szpital, to w takim razie wolne związki zawodowe, czyli ktoś, kto walczy z komunizmem, prawda? Czyli dla nas od razu ta Huta Katowice była no, przyczółkiem tym, gdzie można pójść, prawda? A z kolei w innych MKZ-ach była straszna awantura. Jak w zarządzie katolickim może być świtać? Przecież to jest straszne antykomunista. Jak tak można? Że przecież to powinno się z partią, powinno się być takim spolegliwym, rozmawiać, dyskutować. I jeszcze jak się dowiedziano, że MKZ Katowice na wniosek Jacka Jagiełki Rozmuchowski przeforsował uchwałę, która nam zabraniała rozmawiać z partią. To jest dokument IPN-u, które ja mam, wynikało, że Solidarność w masowym ruchu, w demokratycznym ruchu, w demokratycznych głosowaniach po prostu nie do końca można to było poopanowywać. Coraz więcej ludzi przechodziło na tą stronę właśnie antykomunizmu, czyli że to my jako obywatele powinniśmy decydować o tym, jak nasze państwo będzie wyglądało. I dla mnie Solidarność była walką o niepodległość państwa. A to, w jaki sposób my sobie zagospodarowujemy w tej chwili niepodległe państwo, jak ono wygląda, to jednak też zależy od samoorganizacji społeczeństwa. I uważam, że powinniśmy właśnie patrzeć na to, jak szybko organizowało się społeczeństwo w tamtych 16 miesiącach i próbować w tej chwili jednak tą swoją podmiotowość
odzyskać. I po raz drugi może ten gorset z niewolenia, wystraszenia, zatomizowania jakiegoś potwornego społeczeństwa też spróbować zrzucić. Od początku wiedzieliśmy, że czeka nas bardzo ciężka i być może długa walka. I tak jak Joanna powiedziała, nie wiadomo było od początku, czy wygramy, czy przegramy, ale byliśmy bardzo zdecydowani walczyć o ten związek zawodowy. Bo Solidarność stała się wrogiem numer jeden komunistycznego reżimu. Więc trzeba było się z tym liczyć. Ja w okresie Solidarności, właśnie w sierpniu 80 roku, pracowałam w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni. Jak Państwo zapewne wiecie, jest to szkoła paramilitarna, nie jest to zwykła sobie uczelnia, taka cywilna. Rygor jest znacznie obostrzony. I tak samo obstawa ubecka, myślę, bardzo, bardzo silna, jak to w takiej szkole być może. Mimo wszystko ludzie zdecydowali się dołączyć do NKZ-u i jak żeśmy podyskutowali w szkole, w której przedtem właściwie nigdy nic specjalnie się nie działo, w grudniu 70 roku też nic nie było. Pracownicy byli zastraszeni właśnie tą atmosferą taką, wiadomo było, wojskowo-ubecką. To w sierpniu 80 roku, jak żeśmy z koleżanką, która tutaj zresztą jest na sali, z Aliką Litowską, obeszłyśmy naszych pracowników, mimo że to był sierpień, a na uczelni Państwo wiecie, to jest okres wakacyjny, więc nie było bardzo dużo ludzi, studentów nie było, obeszliśmy wszystkich, żeby spytać zakład po zakładzie, co myślą o przystąpieniu do NKZ-u. Absolutnie wszyscy ze wzruszeniem, z wielkim entuzjazmem podeszli do tego. I dlatego zgłosiliśmy się w Stoczni Gdańskiej jako kolejny zakład. Ale co mnie uderzyło, nie tego pierwszego dnia, tylko później, jak strajkowaliśmy albo ogłaszaliśmy pogotowie strajkowe, to, że w ludziach obudziła się niezwykła solidarność. Każdy czuł ważność chwili i chciał w tym koniecznie wziąć udział. Ludzie, jak gdyby jeszcze daleko było do w ogóle do wygrania jakiejkolwiek walki, a ludzie już jak gdyby przestawali się bać. Czuli się zjednoczeni i razem chcieli w tym strajku działać. Ja pamiętam, jak wielkim przeżyciem było dla nas w Wyższej Szkole Morskiej pierwsze ogłoszenie pogotowia strajkowego. No przecież ludzie byli tak przyjęci, tak wzruszeni, mimo że to nawet nie był strajk, to było dopiero pogotowie strajkowe, że płakali. Wszyscy się wyrywali, żeby jak najszybciej tę flagę tam oflagować tą szkołę, wywieźć na dach i tak dalej, żeby wszyscy widzieli. Proszę Państwa, wszyscy wierzyliśmy w to bardzo głęboko, że tylko strajk konsekwentny może doprowadzić do zwycięstwa. Proszę Państwa, a ja wrócę do sprawy agentury. Dlatego, że wydaje mi się, że dopóki nie oddzielimy ziarna od chleb, dopóki nie zlikwidujemy białych plam, bo my mówimy często o różnicach, jakie nas dzieli, ale mamy jedną rzecz wspólną. Tą wspólną rzeczą to są te białe plamy w historii właśnie Solidarności. I te białe plamy należałoby jak najprędzej zlikwidować. Bo ja po prostu nie wierzę w to, że dopóki się nie zrobi porządku z tym, dopóki się nie odróżni rzeczywistej opozycji od tej opozycji podstawionej, od agentury, dopóki się nie zrobi z tym porządku, to jest, wydaje mi się, niezbyt duża szansa na to, żeby rzeczywiście w kraju się zmieniło. Przecież my musimy wiedzieć, proszę Państwa, na kogo głosujemy. Musimy wiedzieć, kim są ludzie, którzy zajmują wysokie państwowe stanowiska. I do tego mamy prawo. I mamy prawo domagać się tego. I dla mnie, w podsumowaniu powiem po prostu, że dla mnie to jest najważniejsza sprawa w tej chwili.
najważniejsza sprawa, żeby właśnie dojść do tej prawdziwej wolności. Proszę Państwa, według programu kolejny referat mam mówić na temat, jak Solidarność była zwalczana. Ale nie obawiajcie się Państwo, nie będę z kolei opowiadał, jakimi myśmy byli dzielni, a jak nas prześladowano. Ważniejszą rzeczą jest zastanowić się nad nie tyle metodami, a celami tych prześladowań i celami zwalczania Solidarności przez cały system komunistyczny. Proszę Państwa, oczywistą rzeczą jest, że zwalczanie Solidarności odbyło się dwoma metodami, dwoma etapami. Pierwszy etap to jest przez agenturę umieszczoną w szeregach Solidarności, co nie było trudne, dlatego że działania opozycji były znane i przysyłanie agentów do opozycji było łatwe. Czy zdawaliśmy sobie sprawę, że w naszych szeregach ta agentura jest? Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, choć prawdopodobnie nie wszyscy w równym stopniu. Czy mogliśmy temu przeciwdziałać? W zasadzie nie. Bardzo wielu ludzi nie mogło uwierzyć, że jak to? Taki szczery antykomunista i teraz okazuje się, że jest agentem. Proszę Państwa, to do tej pory bardzo utrudnia nam zorientowanie się w sytuacji, że ludzie, którzy byli tak bardzo solidarnościowi, wygłaszali takie płomienne, patriotyczne przemówienia, którzy chodzili do komunii, przez to nie opuścili nigdy mszy świętej, a nawet trzy razy w niedzielę i co dzień, potem okazują się agentami. Jak to możliwe? Jak to możliwe, żeby człowiek, który miał Matkę Boską w klapie, był zdrajcą? Wiemy jedno. Odbyła się perestrojka. Pewnego dnia pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego ogłosił, że koniec z komunizmem, likwidujemy komunizm, przechodzimy na kapitalizm, że te 60 milionów ludzi, których zamordowano w imię wprowadzania idei marksistowskich w życie, jest nieważne, robimy zwrot. Proszę Państwa, taki wariat może się znaleźć w każdym zespole. Znamienne jest to, że natychmiast nie stanął przed plutonem egzekucyjnym. Proszę Państwa, co to znaczy? Że ci, którzy mogliby takiego zdrajcę komunizmu, przed pluton egzekucyjny postawić, już byli w tą grę wciągnięci i byli za. Proszę Państwa, jakich... Więc musiała powstać... Ktoś musiał rzucić hasło. Likwidujemy komunizm, przechodzimy na kapitalizm. Czy dlatego, że kapitalizm jest lepszy dla robotników? Wątpię. Jakim argumentem można było przekonać ideologów partyjnych, wyżeraczy partyjnych, którzy wyznawali komunizm, bo dawało to wielkie korzyści, oraz zbrojne ramię tego komunizmu, postawione ponad prawem instytucje i organizacje, które miały nieograniczone, można powiedzieć, korzyści i nieograniczoną władzę. No to uważam, że jedynym takim argumentem mógł być tylko jeden. Ogromnych, osobistych korzyści finansowych. Wiemy, jak się to miało odbywać, co zostało zaproponowane. Rozgrabimy majątek narodowy i z zarządców, bo w końcu tak w Polsce PZPR, jak tam KPZR w Związku Radzieckim, byli tylko zarządcami
narodowego majątku. Właścicielami był ogół obywateli. Tym bardziej, że większą część tego majątku to nie była znikoma, tylko część, to była ta część znacjonalizowana. Potem przez 50 lat ci zarządcy zmuszali nas do niezwykle ciężkiej pracy, w niezwykle ciężkich warunkach, przy ogromnym wyzysku, do budowania bazy, dla siebie bazy materialnej. Ale właścicielami wciąż pozostawaliśmy my, nie tylko nominalnymi, ale faktycznymi, bo naszą pracą ten majątek był zbudowany. A jeżeli czytamy to, co IPN ujawnia, to widać wyraźnie, jak gdzieś w latach 70. donosy Kapusi były, że figurant to jest ten, który jest śledzony, lekceważy klasę robotniczą, uważa ją za ciemną masę. To były te najcięższe oskarżenia w tej najniższej warstwie bezpieki, jeszcze niezorientowanej. I gdzieś około, jak się zbliżamy do lat 80., zmienia się ton raportu. Stają się rzeczowe, już nie z pozycji komunizmu, tylko po prostu donosów, co ten robi. Czyli już w bezpiece ci agenci, którzy byli przekonani, że bronią komunizmu, przestali odpowiadać. Bezpieka z nich rezygnowała. Najbardziej pożądanymi agentami stawali się jak najbardziej szczerzy antykomuniści, bo być może wielu z nim nie trzeba było płacić. Oni pracowali dla bezpieki, która chciała obalić komunizm, nie wiedząc, że pracują dla tychże oficerów prowadzących, ażeby się mogli stać naszymi bankierami, dyrektorami, właścicielami fabryk, spółek itd. Solidarność to był wypadek przy pracy. Komuna myślała, że tak jak w 56, 68, 70 wykorzysta bunt społeczeństwa do swoich celów. Myśmy w 80 roku sądzili, że chcą tylko wysadzić Gierka i zmienić ekipę. W tej chwili przypuszczam, że chodziło już o stworzenie wiarygodnego jakby pretekstu do zmiany systemu. I proszę Państwa, co się okazało? Społeczeństwo użyte w tej rozgrywce z zamiarem rozgrywających jako pionek, okazało się, że ma własny napęd. Społeczeństwo wykorzystało tą prowokację, przejęło ją, natychmiast się zorganizowało i proszę Państwa, bezpieka pracująca po prostu na zlecenie i za wcale nie tak duże pieniądze, nie nadążała za nami. Ten ruch im przerósł, uciekł im do przodu i powstała struktura, która zamiast dać się użyć do osłony przejmowania majątku, zażądała sama zarządzania tym majątkiem. Przecież bunt 80 roku de facto to był bunt przeciwko temu, że komuniści źle zarządzają naszym majątkiem. Kiedy powstało jakby pierwsze pęknięcie w Solidarności, czy pierwszy objaw, że w ramach Solidarności działa grupa kierowana przez władzę. Będzie bardzo wcześnie budowa pomnika. Od 70 roku stoczniowcy, społeczeństwo Wybrzeża domagało się lub marzyło o postawieniu tego pomnika. Od pierwszych dniach strajku był
żądanie pomnika poległych stoczniowców. To zostało wynegocjowane. Decyzja pomnika, o budowie pomnika została podjęta po walce o lokalizację. Nie wiem, w Gdańsku pamiętacie Państwo, jak w rocznicę grudnia 70 roku składaliśmy kwiaty przy bramie, zbieraliśmy się, składaliśmy kwiaty. To w 77 roku było około 30 osób, w 79, w 78 około 300, w 79 około 3000. Według tej tradycji. I proszę Państwa, co się okazało? Okazało się, że gdy już pomnik był prawie gotowy do odsłonięcia, że ma to być pomnik pojednania. Pojednania pomordowanych z mordercami. Proszę Państwa, mówimy wiele, że Anna Walentynowicz była jakby pretekstem, że w jej obronie rozpoczął się strajk. I zapomina się o tym, że właśnie to Anna Walentynowicz, bo ja już wtedy ganiałem po całej Polsce, żeby ten związek jakoś budować, i Anna Walentynowicz wykryła tą prowokację. I dzięki niej dowiedzieliśmy się wszyscy i dzięki niej dowiedziały się załogi, które powiedziały kategoryczne nie. W Katowicach i w Krakowie była wystawa materiałów Stasi. Na tej wystawie był cytat z przemówienia generała Kiszczaka na zebraniu ministrów spraw wewnętrznych Paktu Warszawskiego, w którym minister mówi, generał Kiszczak, mówi, że celem wprowadzenia stanu wojennego była zmiana gremiów kierowniczych Solidarności. Ja tutaj przypomnę rok 88, trochę późniejszy. Pamiętacie Państwo bardzo sławną debatę między Miodowiczem i Wałęsą telewizyjną. W czasie tej debaty Wałęsa złożył następujące deklaracje. Nowa Solidarność będzie zupełnie inna niż ta w 80 roku. Do nowej Solidarności wejdą zupełnie nowi ludzie. Jesteśmy gotowi do wyrzeczeń, będziemy pracować za miskę zupy. Proszę Państwa, to się układa w jedną całość. I dlatego my jesteśmy tu, a nie razem za tymi barierkami, z nimi, bo z tego, co już wiadomo, geneza drugiej Solidarności jest wyraźnie określona. Po powstaniu tejże Solidarności drugiej, w wywiadzie dla Tygodnika Mazowsza obecnie profesor Karol Modzelewski powiedział: przyjęliśmy na siebie niewdzięczną rolę ochrony rządu przed społeczeństwem. We wszystkich przypadkach strajków ta druga Solidarność brała stronę pracodawcy. W największym strajku, jaki wtedy był, w strajku w Bełchatowie, nawet ówczesny przewodniczący Komisji Krajowej, Kaczyński, osobiście się pofatygował do Bełchatowa, ażeby wybić załodze zbyt duże żądania strajkowe. Ta druga Solidarność, Magdalenka, to nie był wynik stanu wojennego Solidarności. To było przygotowywane od dawna. Proszę Państwa, Stany Zjednoczone o wprowadzeniu stanu wojennego Zachód wiedział, bo Kukliński im doniósł. Nie nam, ale stanął do nic. Nie było reakcji. Była to zgoda. Czemu Zachód nie bronił Solidarności, którą tak rzekomo podziwiał? Wydaje mi się, że
tak jak w obecnej Polsce, która już też jest niepodległa i kapitalistyczna, opcja i optyka rządzących zupełnie nie pokrywa się z optyką społeczeństwa. I Solidarność była niesłychanie popularna w społeczeństwach, w związku z czym, ażeby wygrać wybory, rządzący też musieli deklarować sympatię do Solidarności. Tylko myśmy wtedy jeszcze nie wiedzieli, że kapitalizm na Zachodzie się zmienił. Że z tak zwanego demokratycznego kapitalizmu, gdzie finanse były kontrolowane przez społeczeństwa, zmienił się w neoliberalizm, gdzie kapitał uchylił się, czy jakby wyszedł spod kontroli społecznej, tym samym obejmując kontrolę nad polityką. Proszę Państwa, jeżeli przypomnimy sobie Solidarność, Solidarność z 80-81 roku, to oczywiście było to śmiertelne zagrożenie dla komunizmu, ale nie tylko komunizmu. Przy tej Solidarności niemożliwy byłby również przekształcenie w neoliberalizm, gdzie ważny jest tylko zysk, 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 zysk wielkich przedsiębiorstw, bo zyskiem warsztatów i małych sklepików nikt się nie przejmuje. To jest zysk wielkich korporacji. I to dlatego przy całym deklarowaniu sympatii dziś tak ochoczo święci się niedaleko drugą Solidarność. Bo druga Solidarność to był ten parasol, ten parawan, te końskie okulary, które nam nałożono, ażebyśmy się zgodzili na to wszystko, co się w Polsce stało i czego i co w tej chwili doświadczamy na własnej skórze. Proszę Państwa, myślę, że to, co powiedziałem, pozwoli nam bardziej się zorientować w tym, co się tutaj działo i właśnie zdejmie nam to ograniczenie, że jeżeli ktoś był antykomunistą, to nie mógł być agentem. Właśnie w ostatnim okresie ci ludzie byli najbardziej bezpiece potrzebni. Jeśli ktoś w tej chwili, a słyszę to non-stop, że musimy stworzyć autorytety, to moja odpowiedź jest broń Boże. W 80 roku wygraliśmy dlatego, że nie mieliśmy autorytetów, które mogłyby nas zdradzić. Ja sobie to przygotowałam na piśmie, żeby to poszło sprawą. Coś się w Polsce zmienia, bo profesorowie wydawać zaczęli książki analizujące przebieg transformacji ustrojowej. Profesor Maria Jarosz w książce Władza, przywileje, korupcja pokazała sposób, w jaki Polska była wprowadzana w militarne i gospodarcze struktury Zachodu. Między innymi przez tak zwane brygady Mariota, czyli konsultantów sprowadzanych z zagranicy za olbrzymie pieniądze, którzy mieszkali przeważnie w hotelu Mariot i stąd ta nazwa. Ich kwalifikacje jako specjalistów często były znikome, a nieznajomość polskiej historii, kultury, tradycji żenująca. Działali w interesie krajów, z których przyjechali i kreowali liderów polskiej gospodarki. Z czasem ci strażnicy polskiego życia gospodarczego i politycznego zaczęli działać poprzez system tworzony w naszym kraju fundacji i organizacji pozarządowych. W efekcie, posiadając odmienną historię i tradycję instytucjonalną, poruszamy się po obcej ścieżce rozwojowej. Profesor Paweł Śpiewa w książce Pamięć po komunizmie skupił się na mowie propagandy. Pokazał, jakimi językami posługiwali się zwolennicy przyspieszenia, lustracji,
dekomunizacji i ci, którzy głosili hasła wybaczenia i zapominania. I to zarówno w sferze ekonomicznej, politycznej, jak i przy przedstawianiu historii Weber. Opisał, jak pragnienie rzetelnego rozliczenia z przeszłością zastąpione zostało czarną wizją dekomunizacji. Jak liberałowie głosili, że pamięć tak wiąższy, że lepiej stracić pamięć, niż gdyby miało się nie zbudować demokracji. Jak Gazeta Wyborcza wykreowała spór między nacjonalizmem a europejskością i jak los polskiej demokracji wiązała z własnym utworzeniem. Inteligencja robotnicy zamiana ruch. Solidarność stworzyli pracownicy najemni zatrudnieni w przedsiębiorstwach państwowych. To oni walczyli związek niezależnie od rządu. Intelektualiści, którzy podczas strajku sierpniowego zjechali do Stoczni Gdańskiej, byli zdania, że żądanie niezależności to mrzonki, bo szczyt ustępstw, na które zgodzi się władza, to nowe wybory w starych związkach. Uważali się za realistów i hamowali wygórowane ich zdaniem dobrzenia społeczne. Od samego początku istniał więc podział na zachowawczych intelektualistów i społeczeństwo dążące do niepodległości. Nastąpiła zamiana ról. Inteligencja, która tradycyjnie przewodziła aspiracjom społecznym, zajęła się ich hamowaniem. Nie było to przy tym zjawisko charakterystyczne wyłącznie dla inteligencji polskiej. Cytat. Do 50 roku najwybitniejszymi agentami sowieckimi na Zachodzie byli intelektualiści, napisał John Baron w książce o KGB, dodając, że także w późniejszych latach KGB werbowało szpiegów spośród, cytat, intelektualistów, których rodzice byli komunistami lub sympatykami Związku Sowieckiego. Wynikało to stąd, że widzieli oni w komunizmie nadzieję ludzkości na powszechną sprawiedliwość lub najważniejszą zapowiedź faszyzmowi. Tak tłumaczy to Baron. A filozofowie później tłumaczyli to jako ukąszenie tego. Intelektualiści polscy, nazywani podczas strajku ekspertami, prawie bez wyjątku mieli przeszłość komunistyczną. Doskonale się rozumieli z sekretarzami partii i oficerami SB. Natomiast robotników się bali. To nie przypadek, że określenie robót powstało w warszawskich salonach. Od początku więc były w Solidarności dwa skrzydła. Ekspertów z Walencą i gwiazdozbiorem. Kierunek polityki pierwszej z tych grup sformułował Walencę. Trzeba tak grać, żeby wygrać i kuro. Polityka nie ma być moralna, polityka ma być skuteczna. Efektem stało się łamanie demokracji związkowej, odsuwanie osób myślących inaczej, potajemne rozmowy z komunistami. Kierunek drugiej dotyczał gwiazda. Przywództwo musi wiedzieć, jakie są granice w perfrakcjach dolne i górne. Wiedzieć powinien on przeciwnik. Wiedzieć powinien także każdy zrzeszony w Solidarności. Mało tego. Przeciwnik powinien wiedzieć, że cała Solidarność o tych granicach wie i znaje dokładnie. Albowiem naszym celem jest demokracja, to też w walce z totalitarnym ustrojem nie można się posługiwać totalitarnymi metodami. Koniec cytatu. Pierwsza grupa przeobrazi się w opozycję konstruktywną i będzie dążyła do współrządzenia z komunistami, zwalczając gwiazdy jako ekstremizm. Gwiazda przeszkadzał, bo w czasie Solidarności upierał się przy demokracji związkowej, a w stanie wojennym głosi, że jeśli dojdzie do rozmów z komunistami, to ludzie, którzy siądą z nimi do stołu, muszą czuć poparcie społeczne. Rozmowy to przetarg, pisał, w którym nie liczą się argumenty etyczne, moralne, ani nawet prawne. Wpływ na wynik ustaleń ma tylko stosunek sił układających się stron. Zasady te uznane zostały za utopijne, a gwiazda z popierającymi ludźmi za opozycję niekonstruktywną. Z wielkim strachem przystępuję tutaj do wypowiedzenia tych paru zdań, ponieważ dowiedziałem się dzisiaj po południu z radia, że Gazeta Wyborcza oddaje do sądu sprawę rzekomych pomówień, jakich się mieli dopuścić historycy IPN, mówiąc o tym, że okrągły stół był e,
nie był konieczny i że alternatywą kompromisu Okrągłego Stołu nie byłaby krwawa łaźnia, ale kilkunastomiesięczny proces rozkładu PRL. I za to pan Sławomir Cęckiewicz i Antoni Dudek mają odpowiadać w procesie, mam nadzieję, że nie karnym, tylko cywilnym, ale tego też nie jestem pewien. To są nowe obyczaje. Sytuacja, w której człowiek wypowiadający opinię narażony jest na proces, opinie historyczne czy opinie polityczne, to jest specyfika Polski, która najlepiej dowodzi, że żyjemy w kraju postkomunistycznym. To nie jest kraj demokratyczny. W kraju demokratycznym taki proces byłby niemożliwy. W kraju demokratycznym taka gazeta jak Gazeta Wyborcza byłaby niemożliwa, bo to ta gazeta kłamie. Jestem przekonany, że najlepszym sposobem uczczenia 25. rocznicy powstania Solidarności jest mówienie prawdy. Podczas dzisiejszych homilii arcybiskup Stanisław Dziwisz powiedział, że system komunistyczny był systemem napędzanym nienawiścią. To z pewnością prawdziwa opinia, ale trzeba powiedzieć również, że system postkomunistyczny jest systemem napędzanym nienawiścią. Nienawiścią do nas, do ludzi, którzy tworzyli Solidarność i którzy nie poszli na kompromis z komunistami. Od dawna prowadzona jest kampania medialna, prasowa, środowiska polityczne prowadzą również tą kampanię. Kampanię nienawiści i zniesławiania ludzi, którzy nie dali się kupić. Takich ludzi jak Anna Walentynowicz czy Andrzej Gwiazda. Front antylustracyjny okrzyczał takich ludzi nienawistnikami, frustratami, przeszkadzaczami, nieudacznikami, warchołami, frustratami, psycholami i popaparnicami. Historia zatoczyła koło od czasu, gdy wystąpiliśmy z ideą wolnych związków zawodowych i dzisiaj znowu, tak jak niegdyś określano nas elementami antysocjalistycznymi, dzisiaj prowadzi się w stosunku do nas kampanię nienawiści, twierdząc, że wkładamy kij w szprychy rozpędzonego polskiego liberalizmu. Myślę, że mogę w imieniu wszystkich tutaj obecnych powiedzieć, że będziemy nadal wkładać ten kij w szprychy, będziemy nadal mówili prawdę, mimo groźb procesami. Kiedy 25 lat temu rodziła się Solidarność, do Gdańska przyjechał Jacek Kuroń, który przywiózł ze sobą, jak mówił napisany w areszcie, program działania. Ten program był w istocie programem niedopuszczenia do powstania Solidarności. Ten program przewidywał takie punkty jak rezygnacja w związku z prawa do strajku, odesłanie przywódców strajku do pracy zawodowej, przejęcie związku przez funkcjonariuszy z Warszawy, właśnie w rodzaju Jacka Kuronia, Heleny Łuczywo, dzisiejszej zastępczyni redaktora naczelnego Gazety Wyborczej i podobnych ludzi. Jednym z elementów tego planu, pierwszym, który podał, było usunięcie Lecha Wałęsy z funkcji przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Strajkowego jako agenta SB. Powtarzam, 3 września 1980 roku Jacek Kuroń, wspierany przez Bogdana Borusewicza, dążyli do tego, żeby w najbliższym czasie, jak najszybciej, ogłosić Wałęsę agentem i odsunąć go z funkcji przewodniczącego. Wówczas przeciwstawiłem się temu planowi. Po pierwsze dlatego, że nie byłem pewien, czy Wałęsa rzeczywiście był agentem. Po drugie dlatego, że obawiałem się, że podział w związku, który musiałby w takiej sytuacji nastąpić, wywoła nieszczęście. Powstanie na początku września 80 roku, tak jak Państwo przypominacie sobie ówczesną sytuację, dwóch konkurujących ze sobą związków, jednego związanego czy kierowanego przez Jacka Kuronia, drugiego kierowanego przez Lecha Wałęsę, byłoby dokonaniem, zrobieniem najlepszego prezentu Służby Bezpieczeństwa, to znaczy sami zaczęlibyśmy się kłócić. Zresztą nawet w czasie tej narady doszło do takiego podziału. Mój brat był za tym, ja byłem przeciwko. Więc
to była miara konfuzji, do jakiej mogłoby dojść. Dlatego wówczas uważałem, że nie należy tego ogłaszać, nawet jeżeli to jest prawda. Ale dzisiaj, 25 lat po tych wydarzeniach, kiedy Lech Wałęsa jest tylko mieszkańcem rezydencji przy ulicy Polanki, nie ma żadnego powodu, żeby dłużej udawać, że nie wiemy tego, co jest zupełnie oczywiste. Właśnie tego, że Lech Wałęsa był agentem. Jednym z oskarżeń wysuwanych przeciwko ludziom, którzy chcą mówić prawdę, jest rzekome plugawienie, cytuję, pamięci Solidarności. Że rzekomo ujawnianie nadużyć, draństw, zdrady, do której dochodziło, oznacza niszczenie pamięci o ruchu, niszczenie mitu, który podobno nadal w takiej formie, w jakiej dotychczas funkcjonował, potrzebny jest Polsce. I tu znowu przypomnę historię z 11 listopada 1980 roku, czyli około 2,5 miesiąca po zakończeniu Wielkiego Strajku. Zostałem wówczas zaproszony do mieszkania znanego aktora Andrzeja Seweryna w Warszawie po wielkiej gali w Teatrze Wielkim dla uczczenia rocznicy odzyskania niepodległości. I tam spotkałem Adama Michnika, który tworzył takie wielopiętrowe stosy wyzwisk pod adresem Lecha Wałęsy. Ja protestowałem, protestował też działacz Klubu Inteligencji Katolickiej Krzysztof Siedliński. Michnik zapluwał się w swojej nienawiści do Lecha Wałęsy. Wówczas, kiedy cała Polska organizowała się w jeden związek zawodowy, kiedy jedność była wymogiem bezpieczeństwa dla nas wszystkich, kiedy potrzebowaliśmy wspólnego działania, zaufania wzajemnego, jak powietrza w obronie przed komunistami. Okazuje się, że ci, którzy wówczas chcieli ogłosić Wałęsę agentem, ci, którzy go wówczas znieważali, to są ludzie uczciwi, ludzie, którzy nie kierują się nienawiścią. Ale ci, którzy dzisiaj, kiedy ujawnienie prawdy o Lechu Wałęsie niczym już Polsce nie grozi, kiedy właśnie może tylko sprzyjać dobru Polski, ci ludzie twierdzą, że to my jesteśmy nienawistnikami, my niszczymy mit Solidarności. Z bliska, nie jako jego uczestnik, ale udało mi się tam otrzymać akredytację i przyglądałem się temu, co się dzieje. To było widowisko potworne, po prostu potworne. Napisałem później na ten temat artykuł w Kulturze, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że widząc to, co się dzieje, byłem przekonany, że liderów Solidarności, którzy podpisywali wówczas porozumienie z komunistami, ogarnęła jakiś zbiorowy amok, że oni oszaleli, że oni wzajemnie się wpędzili w jakąś pułapkę strachu przed komunistami. Rzeczywiście, komuniści rozpowszechniali informację, że jeżeli nie zostanie natychmiast podpisane porozumienie na takich warunkach, jak oni sobie życzą, to, pamiętam liczby, 30 tysięcy ludzi pójdzie do piachu. To przypisywano tą wypowiedź Rakowskiemu. Następnie oczywiście powtarzano ten sam chwyt, gdy były trudności z mianowaniem generała Jezierskiego prezydentem. Znowu, jeżeli to nie nastąpi, to jeżeli Solidarność się wyłamie, to znowu 30 tysięcy ludzi miało pójść do piachu. Wydawało mi się, że ci ludzie się rzeczywiście boją. Dzisiaj, dzięki częściowemu przynajmniej otwarciu archiwów IPN, wiadomo, że nie był to strach, było to posłuszeństwo. Przez 8 lat stanu wojennego władzom udało się wprowadzić czy poddać Solidarność takiemu odwirowywaniu ludzi uczciwych, że w tej puli przywódczej zostali po pierwsze ludzie służby bezpieczeństwa, po drugie tak zwani pożyteczni idioci, którzy wierzyli wszystkiemu, co komuniści im wmawiali.
To nieprawda, że sierpień był niemożliwy, to znaczy zwycięstwo sierpniowe nie mogłoby się dokonać bez udziału Mazowieckiego i Geremka. Ale jest coś na rzeczy w tym, że na czele, tak jak to już wcześniej, dzisiaj rano mówiono, że na czele wszystkich strajków stali aktualnie albo byli współpracownicy Służby Bezpieczeństwa. Być może rację ma Andrzej Gwiazda, że gdyby nie fakt, że komuniści mogli mieć poczucie, że dzięki agentom uplasowanym na czołowych pozycjach w strajku, i to we wszystkich strajkach, w Gdańsku, Szczecinie, Jastrzębiu, to wówczas rozjechaliby nas czołgami, a w każdym razie użyto by siły. Możliwe, że to prawda, ale jeżeli taka jest prawda o początkach Solidarności, to naszym obowiązkiem jest tą prawdę ujawnić. Ta prawda nie leży gdzieś w jakiejś sferze niedostępnej. Ona jest dostępna na półkach Instytutu Pamięci Narodowej. Tam są całe kilometry akt, do których nikt nie ma dostępu, żaden historyk, żaden badacz. Obecnie jest tak, że na straży tej prawdy o Solidarności, o początkach Solidarności, o stanie wojennym, o zbrodniach dokonywanych przez komunistów na narodzie polskim, stoi kierownictwo IPN z jego prezesem Kieresem na czele. Ale na to nie wolno pozwolić. Nie wolno pozwolić, żeby ta sytuacja trwała dłużej. Z drugiej strony jestem ostrym, surowym, myślę, krytykiem IPN-u. Muszę powiedzieć, że w ostatnim czasie, od wiosny bieżącego roku, widać jasno, że w IPN-ie są ludzie odważni, są ludzie, którzy nie zgadzają się na, którzy nie mogąc ujawnić prawdy, nie zgadzają się jednak na rozpowszechnianie kłamstwa. Tragedią Polski, tragedią Solidarności jest to, że Wałęsa zaprzecza swojej agenturze. Gdyby ją ujawnił, gdyby badacze IPN otrzymali prawo bezstronnych badań nad agenturą kierującą Solidarnością, nad Bolkiem, Beatusem i innymi, to wówczas ta agentura przestałaby być użyteczna postkomunistom jako ich ochrona. W moim przekonaniu największym nieszczęściem Polski nie jest udział postkomunistów we władzy w Polsce współczesnej. Największą tragedią jest właśnie to, że to agenci z Solidarności umożliwiają postkomunistom dominację w polskiej polityce, w polskiej gospodarce, w rozkradaniu państwa. Bez agentury w Solidarności postkomuniści byliby bezbronni. Po 1989 roku, byłem wtedy w Warszawie, widziałem to z bliska, byli przerażeni. Naprawdę chcieli służyć, byli przekonani, że jeżeli uda im się uratować przed więzieniem, to będzie dobrze. Byli do dyspozycji. To agentura w Solidarności, bojąc się własnego społeczeństwa, bojąc się, że ujawnienie tej agenturalności zniszczy ich możliwości kierowania państwem, wsparła postkomunistów, umożliwiła im odtworzenie się i powrót do władzy. Umożliwiła im tylko dzięki ludziom Okrągłego Stołu, którzy pod kierownictwem szefa tajnej policji pomogli władzom PRL w przetrwaniu, przystosowaniu się do nowej sytuacji. Nasza zależność od zagranicy, w tym od Rosji, przetrwała. Gdyby nie Wałęsa, Mazowiecki, Geremek, Michnik i inni, komunizm upadłby szybciej i nie przeistoczyłby się w postkomunizm. Jaruzelski nie zostałby prezydentem, a Polska nie zostałaby rozkradziona. To jest dzieło ludzi Okrągłego Stołu. Ja mieszkam okno w okno z byłym komendantem wojewódzkim MOISB, generałem Andrzejewskim. Ten człowiek żyje nieniepokojony przez nikogo. Jakoś nie ma nic do niego IPN, dziennikarze. Nikt go nie pyta, kto jest odpowiedzialny za mordy, za zbrodnie.
dokonywane tutaj, w tym mieście, przez dziesięciolecia na patriotę. Ten człowiek został niedawno zaproszony na uroczyste obchody Święta Policji. Na straży tego bezpieczeństwa dawnych funkcjonariuszy stoi front antylustracyjny. On jest bardzo szeroki. Obejmuje postkomunistów, nomenklaturę, agentów, nową elitę władzy, do której następowała kooptacja przez korupcję. Złodzieje szybciutko zbliżyli się z dawną nomenklaturą i agentami. I przynależność do tego frontu nikogo w Polsce nie hańbi. Ci ludzie mają pełne gęby wielkich słów. To oni oskarżają o to, że nie patrzymy w przyszłość. Ujawnianie agentury to nie jest sprawa przeszłości. To jednoznacznie sprawa polskich szans na przyszłość. To jest obowiązek wobec polskiej młodzieży, która nie zdaje sobie sprawy, że Polska jest narażona na niesłychane niebezpieczeństwa, włącznie z utratą niepodległości, jeżeli ta sytuacja będzie trwała nadal. Jeżeli nie zostanie natychmiast po najbliższych wyborach przerwana. Jeżeli agentura nie zostanie odsunięta od władzy nad Polską, Polska może nie dotrwać do następnej okrągłej rocznicy Solidarności. Dziękuję. I wtedy będą mogli sprawować swoją właściwą rolę związki zawodowe, a więc Związek Zawodowy Solidarność, który będzie mógł być związkiem takim samym, jak na przykład Związki Zawodowe w Stanach Zjednoczonych, gdzie związki zawodowe właśnie interesują się polityką, sprawują również politykę, oprócz partii politycznych. I one właśnie opiniują ludzi do władzy, ludzi do parlamentu i dopiero wtedy właściwie dobrane osoby sprawują tą władzę i ta władza jest rzetelna, ta władza jest uczciwa, jest czytelna. Mówią nam, bo związki zawodowe przestały być potrzebne, dlatego że mieliśmy transformację i dlatego że mamy kapitalizm. Otóż, proszę Państwa, związki zawodowe nie są wynikiem i wymysłem komunizmu. Związki zawodowe powstały w kapitalizmie i przez 200 lat prawem często walki wywalczyły pewne prawa dla pracowników i stały się dla pracowników jakby narzędziem do rozmów z pracodawcą, który ekonomicznie jest silny. Wiadomo było, że jeżeli wejdziemy w transformację kapitalistyczną bez związków zawodowych, musi to doprowadzić do społecznej nędzy i nie tylko, musi doprowadzić do upadku gospodarki. Dzięki środkom masowego przekazu nie wierzyło. Przecież jeszcze niedawno, jak ktoś mówił porozumieniu magdalenkowym, mówię, co tu powiada, jaka magdalenka, prawda? No potem się okazało, że jednak magdalenka była. Więc takie zagrożenie takiej magdalenki już było w 80 roku również, oczywiście na mniejszą skalę. W 1989 roku okazało się, mówił o tym wcześniej Andrzej Gwiazda, że nasi przyjaciele z zagranicy, z Zachodu nie pomogli nam. Wręcz przeciwnie, wówczas doszło do nowego porozumienia przeciwko Polsce, przeciwko wolności w Polsce, przeciwko narodowi polskiemu. Porozumienia, które można by nazwać nową Jałtą. Proszę przypomnieć sobie, że to prezydent Bush ojciec przyjechał do Warszawy po to, żeby namawiać kierownictwo Solidarności do wsparcia kandydatury Jaruzelskiego na prezydenta. Kierownictwo Solidarności bało się swoich,
swoich członków, bało się, nie chciało się odważyć na jawne poparcie Jaruzelskiego, Amerykanie to wymuszali. Ambasador amerykański instruował osobiście, jak głosować, w jaki jak postępować, żeby wymusić na Obywatelskim Klubie Parlamentarnym, który był wówczas taką quasi reprezentacją Solidarności, tej nowej Solidarności, wymusić przeforsowanie Jaruzelskiego na prezydenta. Podobne było stanowisko Niemców, Francuzów i innych państw. Pan Zagorny, nie wiem, czy wszyscy się orientują, to jest ten członek społeczności rolników, który walczył z oszustwami, przekrętami sprowadzania nienadającego się do spożycia zboża. To zboże wysypał, ale był sądzony za wysypanie zboża tylko z 6 wagonów, a nie z 60, bo okazało się, że z tych 60 było zboże nielegalnie sprowadzane do Polski. 5 dni temu zostały te otoczki wyciągnięte z ukrycia w zakładzie czapkarskim w Wielkiej Górze. 25 lat prawie było ukryte, zostało wyciągnięte i ten pan stwierdził, że nie było osoby godnej, której mógłby to przekazać. Zrobił 2 czapeczki dla pani Ani i dla pana, żeby przekazać, bo stwierdził, że to moje te zdanie, że jest jedynymi osobami, które są godne przekazania tych czapeczek. To są czapeczki drukowane jeszcze przed stanem wojennym. Jak bardzo się cieszę, że doczekałam tej chwili, żeśmy się ponownie spotkali. Ci wyrzuceni i opluci z Solidarności z 80 roku. Ludzie w Polsce się pytają, gdzie się podzieli ci działacze z Solidarności. Powięzili nas, powyrzucali za granicę, rozrzucili po kątach, ale i tam działaliśmy na rzecz Polski. Powołam się jeszcze na Jana Pawła II. Ostatnią ustawę kanonową, jaką podpisał nasz wielki papież, to była ustawa o tym, że nie lękajcie się mediów, nie lękajcie się spraw społecznych, bo każda sprawa społeczna jest sprawą również polityczną i my nie możemy się dać odsunąć. Ja nie jestem wcale pewna, czy Solidarność wytrwałaby, bo mówi się, Polacy doszli do... Obalili komunizm bez przemocy. Przepraszam, jak to bez przemocy? No nas zaatakowano jak najbardziej przemocą. Więc jak to Polacy? To się mówi liczba mnoga, to znaczy ja z Jaruzelskim bez przemocy obaliłam komunizm. No przecież to jest jakaś po prostu paranoja logiczna. Do spółki z Jaruzelskim obalałam komunizm. Znaczy ja bez przemocy, a on przemocą. Tak? Znaczy też bez przemocy. Przepraszam, nie jestem wcale pewna, czy gdybyśmy mieli te armaty, to czy czołgi Jaruzelskiego sforsowałyby fabryczne bramy? Dziękuję.